Dzień dobry się z Państwem. Dziś opowiem Wam historię, która dzieje się tu i teraz. Historię rewolucji, która wkroczyła do naszych domów, warsztatów, szkół, a czasem nawet kuchni. Historię, w której drukarki 3D z eksperymentalnych zabawek stały się śrubokrętami XXI wieku. Nadal spotykam się ze stwierdzeniem, że druk 3D to właściwie technika rakietowa, coś zupełnie niedostępnego dla przeciętnego człowieka, Majsterkowicza. Coś, czego się jest bardzo trudno nauczyć, a to już od dawna nieprawda. Jeszcze kilkanaście lat temu drukarka 3D była czymś niemal mitycznym, jak teleportacja czy sztuczna inteligencja z filmów science fiction. Wielka, droga, trudna w obsłudze. Jej miejsce było na uczelniach, w laboratoriach i w warsztatach pasjonatów, którzy nie bali się spędzać całych nocy przy kalibracji. Wiem coś o tym, też tak spędzałem noce. Z biegiem lat drukarki 3D dojrzewały dzięki społeczności open source, rozwojowi elektroniki i spadającym kosztom. Zaczęły trafiać pod strzechy. Prusa Mendel, Mendel 90 z ramą ze sklejki 18 mm, pierwsze zestawy DIY jak Anet, które ja sam sprowadzałem do Polski jako pierwszy, by te technologie oddać w ręce ludzi zakochanych w majsterkowaniu i tworzeniu. A potem kompaktowe Endery 3, gotowe do pracy modele. Tak rozpoczęła się druga fala druku 3D. Pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jak z niczego powstaje coś. To było jak magia. Każdy, komu pokazałem drukarkę 3D w garażu, stał jak zahipnotyzowany i patrzył, jak porusza się głowica. Dziś drukarka 3D to po prostu narzędzie. Tak jak śrubokręt czy lutownica. Używasz, kiedy trzeba coś stworzyć albo naprawić. Drukujemy wieszaki, zaczepy, organizery, uchwyty, części zamienne, a niektórzy nawet dekoracje. Ja sam w domu wiele drukowanych rzeczy posiadam, których nigdy bym nie kupił. Po prostu je sobie wydrukowałem. Od tych najprostszych, aż po te bardzo skomplikowane, takie jak części do moich maszyn CNC. W których większość części została stworzona na drukarkach. Nie kupiłem ich w sklepie, bo ich po prostu tam nie ma. Wcześniej ich nie było, to ja je stworzyłem. Do mojego własnego projektu i Wam polecam dokładnie to samo. Dla jednych to są oszczędności, dla innych sposób na kreatywność, a dla wielu po prostu sposób na życie, tak jak dla mnie. Coraz częściej się zdarza, że znajomi piszą do mnie, może byś mi coś wydrukował, może byś mi coś zaprojektował. I tak powstają rzeczy nie tylko praktyczne, ale też spersonalizowane, nakierowane dokładnie na to, czego użytkownik potrzebuje. Bo nie zawsze fabryczne elementy, na przykład uchwytu do aparatu, spełniają wszystkie te role, których użytkownik potrzebuje, których oczekuje. A przydałoby się jeszcze coś więcej. I wtedy możliwości przestają mieć ograniczenia. Kiedyś poziomowanie stołu na kartkę papieru w takiej drukarce było normą. Kalibracja silników, ustawienia temperatury, trzeba było znać G-kod, znać się na elektronice i mieć sporo cierpliwości, żeby to wszystko zestroić razem. A dziś? Kilka kliknięć. Automatyczne poziomowanie, tutaj dołożyliśmy nasze 3 grosze, do technologii czujnikiem Halon. Następne kliknięcie, wybierasz model. Kolejne i drukujesz. Drukarka sama monitoruje pracę, wznowi wydruk po awarii, a w razie problemu społeczność, instrukcje i prostota konstrukcji sprawiają, że naprawa to naprawdę jest kwestia kilku chwil. Zresztą sam miałem sytuację, gdzie dzięki jednemu wydrukowi uszkodzonej części ratowałem drukarki, terminy oddania projektów, tworzyłem nowe wersje tych elementów. Takich historii mogę opowiadać bardzo dużo. Przez 12 lat nazbierało się tego trochę. Co więcej, aktualizacje oprogramowania takie jak Clipper czy Octoprint albo PrusaLink sprawiają, że dzisiejsze drukarki oferują funkcje, których kiedyś ze świeczką było szukać. Człowiek się cieszył, jeśli drukarka w ogóle coś układała. Coś, bo o filamencie wtedy nie rozmawialiśmy. Drukowało się wtedy z drutu spawalniczego do plastiku i zazwyczaj był to ABS. Dzisiaj tych filamentów jest olbrzymia gama na rynku. Ceny już też nie są tak kosmiczne, a i jakość poprawiła się kolosalnie. Można dobrać do swoich projektów, co człowiek sobie tylko zażyczy. Od PETG na klosze lamp, po filament z opiłkami drewna do bardzo wyszukanych projektów. Możliwości są ogromne. Drukarki 3D są już w szkołach, pracowniach i firmach. Dzieci uczą się modelowania, dorośli tworzą prototypy czasem w garażu, tak jak ja,
a czasami w biurze projektowym. Znam chłopca z okolicy, który po kursie w bibliotece powiedział: mamo, chcę sprzedać PlayStation i kupić drukarkę 3D. I o ile wiem, drukuje do dziś. Modele 3D są na wyciągnięcie ręki, darmowe, gotowe do druku. Sam korzystam z takich zasobów regularnie. Oszczędza mi to mnóstwo czasu. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem, dającym największe możliwości, jest samodzielne projektowanie. Ja wiem, powiesz teraz, że nie da się tego nauczyć bez przesady. Jest Tinkercad, Fusion, Shaper 3D, programy dostępne i proste w obsłudze. Darmowe i płatne dla dzieci i dla inżynierów. Po prostu spróbuj. Zacznij od projektowania w Tinkercadzie. Zaprojektuj choćby uchwyt do bitów albo breloczek do kluczy. Wyjdzie, kupisz drukarkę i gwarantuję, już nie przestaniesz. Możesz też dołączyć do lokalnych społeczności, grup na Facebooku, forów, gdzie ludzie dzielą się doświadczeniem, poradami i projektami. Sami prowadzimy takie grupy na Facebooku. To źródło inspiracji i ogromna pomoc na starcie. Bo od breloczka się zacznie. Potem będzie pojemnik na długopisy, a potem pierwszy robot. Chociaż to już temat na inny odcinek. Z moich osobistych 12-letnich doświadczeń wynika, że drukarka 3D, która na początku może była swego rodzaju kaprysem albo moją fanaberią, to już nie tylko moje hobby. To jest moje narzędzie, mój klucz do przyszłości. To jest narzędzie, które mamy dziś na wyciągnięcie ręki. To jest naprawdę śrubokręt XXI wieku, ułatwiający tworzenie i rozwój. A już nie mówiąc, jaka to jest możliwość rozwoju dla najmłodszych, bo to, co dzieciaki potrafią zrobić, po prostu nigdy się nie śniło. Tak jak Wam powiedziałem, przez 12 lat takich historii uzbierało się bardzo, bardzo dużo. Od chłopaka, który zmienił PlayStation na drukarkę 3D i do dzisiaj bardzo dobrze sobie z tym radzi, po modelarza, który budując maszyny CNC nawet o drukarce nie myślał, a gdy zobaczył ją u mnie, to coś zaiskrzyło i te urządzenia są z nim do dzisiaj. Takie możliwości są bezcenne. Dlatego Was zachęcam, zobaczcie przynajmniej, czy ta technologia na pewno nie jest dla Was. Bo strasznie ułatwia życie i przyspiesza budowę Waszych projektów. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszym wspaniałym patronom. Kanał istnieje i rozwija się właśnie dzięki nim. Jeśli ten materiał Was zaciekawił, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie koniecznie w komentarzu, co ostatnio wydrukowaliście, jeśli już drukarki macie. Do czego używacie drukarek lub do czego chcielibyście ich użyć? A może co chcielibyście stworzyć? Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.